Ale moi drodzy, kolejne pytanie. Tutaj, Mario, muszę ci napisać, że jestem zafascynowany twoją osobą i tym, co robisz w życiu. To niesamowite, że są na świecie takie kobiety. Skąd u ciebie wziął się pomysł z wyborem akurat Portugalii? Ja rozumiem, że tutaj chodzi o magiczną oazę. Chyba, tak. Może zacznijmy od tego. Ja to chyba już nawet mówiłam w jednym filmie. To było tak, że byliśmy z moim narzeczonym w 100% zdecydowani na zakup gruntu w górach południowej Hiszpanii. Bardzo, bardzo byliśmy tym miejscem zafascynowani. To było takie typowe miejsce mocy, miejsce niezwykle pozytywne, miejsce o niesamowitych wibracjach. Do domku tego można było dojść tylko na nogach, trzeba było iść godzinę albo na ośle. I razem do tego domku i do tego całego, tej całej posiadłości, nazwijmy to tak, był również osiołek w cenie. I byliśmy w 100% zdecydowani. I byliśmy już nawet u notariusza podpisać umowę. I siedzimy u notariusza i przychodzi ten moment składania podpisu i pani notariusz czyta nam tą całą umowę. I nagle mówi tak, ale tutaj brakuje dokumentów. Woła swoją sekretarkę i mówi, ty słuchaj, tutaj brakuje dokumentów. No i ta sekretarka patrzy, no rzeczywiście, brakuje tam iluś tam, jeszcze by to było kilka działek. No i mnie w tym momencie coś tknęło. To był taki moment, gdy popatrzyłam na mojego narzeczonego i on odczuł chyba w tym samym momencie to samo. No ale byliśmy zdecydowani na ten termin i byliśmy już ze sprzedawcą, z właścicielami tego gruntu i byliśmy zakochani, do dzisiaj jesteśmy zakochani w tym miejscu i do dzisiaj czeka to miejsce na nas i może rzeczywiście zdecydujemy się kiedyś, aby je posiąść, jak nadejdzie ten odpowiedni czas. I moi drodzy, sekretarka dzwoni tam do tego urzędu i okazuje się, że urząd już jest zamknięty, a to był piątek i że dopiero w poniedziałek można te dokumenty zgromadzić. I to był chyba najdłuższy weekend w moim życiu, gdy siedziałam z moim narzeczonym i zastanawialiśmy się cały czas, że czegoś nie słyszeliśmy. Jakieś wskazówki były nam dane, a my czegoś nie słyszeliśmy. I to jest wyraźny znak, że mamy się wycofać. I wierzcie mi, moi drodzy, że ludzie, od których chcieliśmy kupić ten teren, to byli ludzie również bardzo uduchowieni, są do dzisiaj. Ludzie, którzy żyli bardzo z daleka od innych i przewspaniali, przecudowni ludzie. I oni przez 14 lat budowali ten dom, wynosząc wszystko własnoręcznie do tego miejsca. Bardzo ciężka praca i stworzyli tam również przepiękną oazę własnoręcznie. I spotykamy się w poniedziałek i my przygotowani, aby powiedzieć im, że jednak nie kupimy tego, a oni przygotowani, by powiedzieć nam to samo, że jednak nie chcą sprzedać. Że nie dadzą rady tego sprzedać. Wyobraźcie sobie taką sytuację. I wówczas to był taki moment, w którym nagle ja uzmysłowiłam sobie, że ta siła zaczęła działać. Ta siła, która coś wskazuje. I przez te wszystkie lata podróży ja byłam przerażona, nazwijmy to tak, jak wygląda w Europie Południowej w porównaniu z tą naszą piękną polską zieloną. I cały czas słyszałam taki wewnętrzny głos, który mówi, by stworzyć takie miejsce akupunktury dla naszej ziemi właśnie w tej południowej Europie, aby dokładnie w tym miejscu przejąć jakiś obszar zniszczony przez człowieka, przez jakieś plantacje, przez jakieś zatrucie środowiska i tam stworzyć taki, nazwijmy to taki busz tropikalny. I w tym miejscu, wówczas w Hiszpanii, nie byłoby co robić, bo to było wszystko tak cudowne, że owszem, mogłabym robić więcej filmów dla Was czy innych rzeczy i inspirować Was może bardziej niż takie działanie fizyczne, ale ta droga miała być inna. Ale wracając do tego pytania, to nie jest tak, moi drodzy, że ja tutaj cały czas siedzę i jestem tylko tutaj. W tej chwili jestem tutaj, tak.
nagrywam ten filmik i te ostatnie również, ponieważ był to czas sadzenia drzew. Wy wiecie, ile drzew żeśmy posadzili. Kupiliśmy w ostatniego roku olbrzymi obszar do tego i również on musiał być przekształcony, ta pustynia musiała zostać zagospodarowana tą różnorodnością, tysiącem różnych roślin i praktycznie w tej chwili jest jeszcze ten czas podłączenia, nawadniania, to podłączenia tego wszystkiego, aby mogło to funkcjonować, jak my byśmy pojechali gdzie indziej, ale w tym czasie, na przykład zimowym, ja byłam bardzo długo na wyspie Cypr i wy wiecie, że prowadziliśmy tam wspólnie medytacje dla ptaków. Codzienne medytacje 5-minutowe w ochronie ptaków i różne działania miały tam miejsce i w następnym czasie wybieram się dużo, dużo dalej, gdzie również wołają mnie moje obowiązki względem naszej Matki Ziemi, ale tutaj Cypr to jest tajemnica, tylko niektóre osoby o tym wiedzą, że to nie jest tak, że to tylko tutaj jest ten jeden punkt, w którym coś się dzieje. To są różne punkty na naszej Ziemi, w którym ta energia jest aktywowana, połączona wspólnie i gdzie różne rzeczy muszą zostać wykonane przeze mnie i przez mojego narzeczonego, ale głównie przeze mnie energetycznie i przez osoby, które również biorą w tym udział inne, aby coś na tej naszej Matce Ziemi zmienić pozytywnie. I to jest tak, że tu również ta magiczna oaza, ona została stworzona tak, by mogła egzystować samodzielnie. Czyli jeżeli te wszystkie drzewa podrosną, jeżeli to wszystko podrośnie, to nasza rola będzie zakończona, to ona będzie w stanie samodzielnie przeżyć. Potrzebne są jeszcze do tego cztery duże działki, które są za nami, aby ona miała odpowiednią wielkość. Jak ktoś z Was zna książki o Anastazji, to wie, że jest bardzo ważne to, aby określona wielkość obszaru była w całości, aby ten obszar mógł istnieć samodzielnie. I gdy ten projekt zostanie zakończony, gdy ta praca zostanie zakończona, to czeka na nas praca w innym obszarze, który już w tej chwili, już wiem w którym, i tam będzie to następne, ten następny etap, jak gdyby, tworzenia kolejnych. Dziękuję Wam za całe Wasze zaangażowanie energetyczne, zaangażowanie telepatyczne, zaangażowanie również fizyczne w to, że ta pierwsza oaza w tej wielkości, jakiej jest teraz i w tych kolejnych trzech dużych działkach, które planujemy dokupić teraz w lecie, i że ona będzie mogła tutaj egzystować samodzielnie, a my będziemy się mogli zająć kolejnym obszarem, który tego bardzo, bardzo potrzebuje.